Szczęśliwy powrót z Dakaru. Dlaczego? Szczęśliwy, bo ukończyłem Dakar, co już jest jakimś tam osiągnięciem. A przede wszystkim nawiązałem rywalizację z najważniejszymi, najlepszymi zawodnikami świata i to daje mi właśnie tą wielką satysfakcję. Największym wyzwaniem notabene to była sytuacja, którą musiałem we własnej głowie tak naprawdę rozwiązać tą sytuację, ten problem. Było to walczenie z nieustannym błędem silnika, który mi się pojawiał. To jest taki błąd elektroniczny, który mi wyskakiwał. Skutkiem tego było, że musiałem za każdym razem resetować quada i wyglądało to tak, że od 60 do 100 razy średnio na każdym odcinku musiałem taką funkcję wykonywać. Na to tak naprawdę nie miałem do końca rozwiązania. Na wszystkie inne problemy, które mi się pojawiły w międzyczasie, miałem jedno albo dwa rozwiązania, na to nie. I ta frustracja i walka z tą frustracją dla mnie była największym wyzwaniem. I w końcu od połowy rajdu załatwiałem to tak, że wielki uśmiech po prostu i w tej beznadziejnej sytuacji po prostu reagowałem miną, a już potem reszta szła już jakoś. Masz wyścig? Ja też chcę. Gdyby ktoś chciał zacząć przygodę z offroadem, zacząć przygodę z quadami, no i może skończyć w Dakarze. No żeby chciał, to przede wszystkim musi poczuć tą pasję w sobie, ale myślę, że każdy, kto mu buzuje benzyna we krwi lub lubi dźwięk takiego silnika, to zamiłowanie znajdzie w sobie, a jeśli takie ma i chęć do pojeżdżenia i do sprawdzenia, to wtedy powinien się zgłosić do łódzkiego klubu offroadowego, a my już będziemy mogli pokazać mu tak naprawdę, jak odnaleźć się tutaj już w tym świecie sportowym, w Polskim Związku Motorowym i jak się odnaleźć w ogóle na zawodach. I to jest taka najkrótsza droga do tego, żeby na końcu znaleźć się na przykład na Dakarze. To przede wszystkim ten rok Puchar Świata, Cross Country. Chciałbym powalczyć o pudło na Pucharze Świata. No i oczywiście Dakar. To już jest, jeśli chodzi o Dakar, to już jest nieodzowny punkt w kalendarzu. Przez najbliższe lata na 100% będzie to mój projekt numer jeden, ponieważ chciałbym stanąć na podium, w końcu wygrać rajd Dakar. A w międzyczasie chciałbym jeździć wszystkie rundy Pucharu Świata, ale czy to już będzie możliwe? Zobaczymy, jak sobie logistycznie tutaj ten czas rozłożymy i też trochę zależy od sponsorów.